Witamy po raz trzeci dnia dzisiejszego. Samsung NP535, walnięta matryca i nie tylko, gdyż ponieważ wy raczej tego nie zobaczycie, bo jest kiepskie światło. Tutaj już tworzy się pęknięcie. No nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. Uwierzcie na słowo. Jednak tym pęknięciem dzisiaj się zajmować nie będziemy, gdyż klient go nie widział. Zobaczyłem to dopiero ja, kiedy wziąłem komputer do rąk. A że nie mam na stanie matrycy, tak więc... tylko zdejmiemy ramkę, wymienimy ekran i na tym skończy się dzisiejszy zadyk. Dobra. Tak go kładziemy. Coś tam widzicie. Grzałka już chodzi. Tak więc zaczynamy. Wstępnie rozgrzewam cały element. Muszę trochę podkręcić temperaturkę. No, pomału będziemy się brali za rozszczepienie. Trzeba trochę bardziej uważać niż zwykle z tego względu, że dzisiaj wymieniamy tylko matrycę. A nie klapę. Więc nie możemy uszkodzić klapy. No. O. Dobra.
Udało się nam ładnie przeprowadzić żyłkę. Jeszcze raz poprawiam dookoła. Ten proces warto powtarzać bardzo często, jak czujecie tylko, że wystygło. Klej musi być jak najbardziej roztopiony, żeby ramka ładnie Wam odeszła. No i cyk. Ojej, Boguś, Linda strzela, głośno się dzieje. Okej, w drugą stronę. Z moim szczęściem zaraz dotknę dyszy w grzałce. Jęk będzie niemiłosierny. No dobra, idzie nieźle. Teraz element, z którego najbardziej nie lubię zdejmować tej ramki, gdyż jest tam niewygodnie po prostu. Boli.
No ja wiem. Wyszło, że tak powiem, ładnie. Tutaj jakiś tam kawałek izolacji, tu trochę klej się nawinął, będzie trzeba go ściąć. Tak, aby nie było zgrubień pod ramką. Tutaj to samo. To normalnie wycinamy. No dobra, na ramce został klej wszędzie tam, gdzie być powinien. Jest super. Teraz wykręcimy sobie matryckę. O, strachu walczy w sklepie, bo mu za małe buty sprzedali. Ten to ma w życiu pecha. Życie. Dobra, biorę drugą matrycę. Dobra, i teraz jak zwykle będę szukał taśmy izolacyjnej. Ha, ale krócej niż zwykle. Gra i buczy. Teraz należy wsunąć matrycę między, znaczy mocowanie matrycy między. Cyk, cyk, pięknie, gra. No i dobra, skręcamy. Zaraz wpasujemy ramkę. Telefon do klienta i biegiem na siłownię, bo już mówię o tej siłowni chyba od pierwszego filmu, a przypominam, że dzisiaj to już trzeci. I zaraz wyjdzie, że więcej gadam niż robię. Już wiecie co, zastanawiam się, zerknę się sobie na to. Chociaż nie, tutaj jest klej.
Myślałem, czy nie dać by tu cienkiej taśmy GSM, ale chyba się obejdzie, bo to jednak dodatkowa warstwa. Dodatkowa warstwa, która będzie powodowała, że ta ramka będzie na większej grubości kleju. O, tutaj z tej strony trochę, kurde, jakby tego kleju jest za dużo, ale zaraz to lekko rozpuścimy. Teraz już trzeba to robić ostrożniej z tego względu, że matryca jest sprawna, a matryca po przegrzaniu może stracić kolorki. Ale trochę można, żeby ten klej zrobił się miększy, lepiej zwiąże, bardziej się rozejdzie. Zobaczmy. Świeć. A co ma je świecić, powiedzcie, tak? Co ma je świecić? Ramka na krawędziach wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czy widzieć? Na pewno widzicie, ale na ile dokładnie? Więc chyba gra, co? Gra. No tu na dole niestety jest... Czy niestety, stety, to nie ma jak... widziałem w obiektywie, że to trochę wygląda, jakby tu była Bóg wie jaka ta szczelina, ale w rzeczywistości nie wygląda to tak strasznie. Okej. To by było na tyle. Zasilanie. Zamknij. To by było na tyle. Ja jeszcze muszę dokupić kilka gratów do komputerów, które demontowałem, znaczy demontowałem, nagrywałem wcześniej i spadam. Dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam was do subskrypcji kanału, lajkowania i dyskutowania, co najważniejsze, czort z tymi subskrypcjami tak naprawdę, ale wasza aktywność w postaci komentarzy, jakichś tam dyskusji, bardzo fajna sprawa. Na razie jest tego nie za wiele, z tego względu, że jest niecałe 300 subów, tak? Ale może to i lepiej, bo wszystko sobie mogę przeczytać. Do następnego.